100 laptopów o łącznej wartości 250 tysięcy złotych trafiło do dzieci i młodzieży z terenu gminy Kobyla Góra w ramach projektu Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników Państwowego Gospodarstwa Rolnego w rozwoju cyfrowym. Pandemia koronawirusa i ograniczenia z nią związane, m.in. te dotyczące przejścia z nauki stacjonarnej na zdalną, pokazały, z jakim deficytem w sprzęcie komputerowym i brakiem dostępu do internetu borykają się uczniowie w całej Polsce. Dlatego też celem projektu Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym było wyeliminowanie właśnie tych ograniczeń. Pomoc skierowana została do uczniów szkół podstawowych i średnich, których rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie pracowali w państwowych gospodarstwach rolnych. Każda gmina, w której były PGR-y, mogła się ubiegać o dofinansowanie. My taki wniosek złożyliśmy. Był też czas na składanie wniosków przez mieszkańców, których rodzice czy jeszcze wcześniej dziadkowie pracowali w PGR-ach. Tych wniosków było dużo, dużo więcej. Po weryfikacji okazuje się, że można było udzielić dotacji 100 osobom. Wartość laptopów po przetargu wyszła niecałe 2100 zł. Są to nowe laptopy o parametrach takie, myślę, że wystarczające do tego, czemu mają służyć, czyli to jest pod kątem dla dzieci, ewentualnie nauki zdalnej, także myślę, że te parametry laptopów są wystarczające. Wśród osób, które podpisały umowę z Urzędem Gminy, była Grażyna Raszewska-Nolbert, mama dwóch chłopców. W PGR-ze pracowała przez długie lata. W ciężkich warunkach babcia mieszkanki Bałdowic. Jak sama przyznała zainteresowana, odebrane dwa laptopy są jak prezenty od prababci. Udało nam się, dzieciaki dostały granty i będziemy korzystać dzięki możliwości. Dla mnie to była moja babcia, a prababcia moich dzieci. Mamy też w domu jeden laptop, z którego dzieciaki korzystały, no ale przy jednym musieliśmy się dzielić. Wiadomo, nie zawsze była taka możliwość, żeby jednocześnie mogli korzystać. No a na chwilę obecną jest takie możliwości, takie były, więc udało nam się i teraz każdy z synów będzie miał swój i będzie mógł sobie już korzystać. Z uśmiechem na ustach swojego laptopa odbierała Otylia Kozłowska. Mieliśmy naukę zdalną i te laptopy jednak się przydały. Wartość projektu złożonego przez gminę Kobyla Góra po weryfikacji wniosków wyniosła 250 tysięcy złotych i była w 100% dofinansowana w ramach programu Cyfrowa Polska.